Siemano widzowie, z tej serii Recovery, witam was w kolejnym na moim kanale. Dzisiaj przejdziemy sobie całą grę Pet Simulator 99. Macie tutaj 50 subskrybentów, macie tutaj nick do mojego mailboxa. I co, już możemy zaczynać? Chyba tak, no to elo. Okej, także zaczynamy, no i zmiany to są Rebirth trójka, nowe areny, nowe pety, nowe jajka, nowe boss chesty, czyli nowe wielkie skrzynki, nowe ceny? Nowe rangi, nowe upgrade'y, nowe shiny relixy, nowe achievementy, nowe free, nowe darmowe nagrody, nowy clan battle, no i mamy przedmioty, nowe charmy, nowe enchanty, nowe itemy, nowe flagi, nowe wędki, nowe łopaty, bundle of items, aha, czyli jakieś torebki z itemami. Ekstra, czyli naprawienie bugów i tak dalej. I z tego, co ja już widziałem, i z tego, co tutaj stoją osoby, mamy 112 jajko, także jest giga ciekawie. Ja jeszcze oczywiście nie odblokowywałem tutaj, no także też będzie ciekawe. I dzisiaj jest zaplanowane zrobienie Rebirtha trzeciego. I myślę, że dobiję w końcu rangę 10, żebym nie był taki słaby, bo już jest 18. No także jest 18 ranga, tak mi się wydaje. No ludzie tutaj mają po 15. No to ja sobie trochę gorzej wypadam. A są jakieś secret roomy. Ja w ogóle zobaczę, czy coś się tu zmieniło. Voting buchwa jeszcze nie mamy. O! Mini chesty! A tego nie widziałem. No to o! I mamy strange flag. Inna ikona? Albo jej nie było? Nie wiem, zespimnujmy sobie. Może trafimy akurat. I trafiliśmy. Nie. Nie, no jak blisko jakiej banany trafiłem. A my coś nowego nie mamy. Dobra, idziemy. Okej, jesteśmy tutaj. No i mogę już kupić kolejną krainę. I mamy tutaj Rebirth. I mamy na tej krainie Rebirth. Czy coś więcej tutaj mamy? Poszukamy sobie jakiegoś, nie wiem, jakieś złe rzeczy. O, shiny relik tutaj jest, jakby co? Dla was, jakbyście jeszcze nie znaleźli ogólnie. No i pewnie dwa reliki będą. Tak zgaduję, że tutaj będzie gdzieś drugi. Nie. Może się tu poszukać, ale jak nie będzie, to nie. Zobaczmy sobie oczywiście, jakie mamy nagrody za odrodzenie. Index Rewards. Aha, czyli dopiero jak zrobimy odrodzenie trzecie, to mamy Index Rewards. Mamy zablokowane pokoje i jak zrobimy Rebirth trzeci, prawdopodobnie dostaniemy klucze. Slingi, shoot, fle. Aha, czyli dostajemy taką procję i będziemy mogli do tych balonów strzelać. Pety stają się 70%. Mocniejsze zwierzątko Teams, to akurat nie wiem co, i Enchant Loud, nie wiem, dobra, nie robimy Rebirthu jeszcze. O, i tutaj mamy w ogóle indeks, zobaczymy sobie, czy jakieś nagrody tutaj są. O, mamy w końcu rzadkości, wszystkie ponumerowane, ekskluzywy, huge, Titaniki i tak dalej. O, nagrody, aha, nie możemy zobaczyć, jakie mamy Rebirtha, no niestety. O, jakaś midasowa tutaj skrzyneczka, dobra, ubieramy sobie wszystkie najlepsze PC nasze. I co? Zaczynamy tutaj bić, odpalimy sobie oczywiście wszystkie buściki, jakie mamy dostępne, czyli tak, eliksir obrażeń, eliksir coinów, tutaj sobie odpalimy nie huge hunter, tylko coiny i strange. Jeszcze sobie odpalimy oczywiście flagę naszą piękną, fortune flag. I czy mamy dynamity? Nie mamy dynamitów. No niestety. Znaczy mamy dynamity. Nawet 100... O, i można w końcu spamić tymi dynamitami. Yo! No i to jest kozackie. No i dobra, no i jak tak się będzie działo, no to przechodzimy to w 3 sekundy. Ale mamy takie coś jak Magic Machine. Your fuel, czyli paliwo. Magic Orb. To jest grane. Dobra, kupmy sobie szczęście, ale co jest grane w ogóle? Co jest grane? Dobra, nieważne. Ja sobie po prostu będę odpalał dynamity. No myślę, że te dynamity to pomogą nam, no dużo nam pomogą. Zdaliśmy sobie do stówki. No za dużo nie pomogły. Znaczy, no dużo pomogły. No powiedzmy, że dużo pomogły. Dobra, znieśmy sobie te sejfy. Okej, okay, mamy kolejną wow! Co jest? Zejście do podziem, tu jest takie piraci z Karaibów.
Remember to open, to go open. Oh, free diamond! Zobaczymy, ile dostaniemy free diamondsów. 5000! Dobra, to jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo, moim zdaniem. No, dostawać 10 tysięcy na dzień, jak macie wszystkie, wszystko macie, to 10 tysięcy na dzień to jest naprawdę, naprawdę sporo, moim zdaniem. Ale co, odpalimy sobie jeszcze TNT-czki tutaj, żebyśmy no szybko zarobili, tak, no nie oszukujmy się tutaj, szybkie zarabianie, wykorzystamy sobie wszystkie te TNT-czki, no bo już nam nie będą za bardzo potrzebne, znaczy to zależy, czy nam nie będą potrzebne, What the... Oh, oh, oh my... Jednak będzie to ciężkie, nic nie mówiłem, sprawdź sobie Advanced Disguise. Chyba nie mam złotego szpadla, właśnie mam takiego szarego szpadla. I może to są takie same szpadle. Nie, to są lepsze, ale patrzcie, mamy prawie na Platinum Shovel. Prawie na Platinum Shovel, to nie jest takie złe, a jak kupimy to... Nie możemy tej łopaty mieć tu. O, mygi, dobra, to nie. Jeszcze taka ciekawostka, widzowie. Zapamiętajcie moje słowa. Za 2 tygodnie aktualizacja. Okej, widzowie, zespełniłem sobie kometę. No, jak widzicie, trochę mniej gemów było, ale to dlatego, że kupiłem sobie, no chyba... prawie najlepsze pety w grze. Chyba kobry są najlepsze, tak mi się wydaje. Nie wiem. Nie, kobry chyba nie są najlepsze. Bierzemy sobie autofarma z powrotem. Tutaj sobie stawię... O, magnet. To mi się przyda. Tutaj jest taka, nie wiem, skrzynkowa kraina. Stawiamy sobie tutaj autofarma i lecimy z komet. Płaciłem do klanu Deku, także jeśli chcecie do klanu Deku, no to jak widzicie, no ja mogę dodawać, ale musicie do mnie napisać na Discordzie. Także wchodźcie na Discorda Darwinki Kawiora, wysyłajcie mi zaproszenie, no i piszcie do mnie. Jeśli chcecie dołączyć do klanu Deku, on ma, już wam mówię, 22 miliony. Wyznek 7 tysięcy gemów płacionych. No i jeśli chcecie się tu znaleźć, to piszcie do mnie. Możemy już kupić kolejną krainę, także no co, no oczywiście, że to zrobię. 80 tysięcy zostanie mi. I tutaj mamy taką krainę. O, shiny relic tam jest. Jeśli ktoś nie widział, to wam pokażę tu w tym miejscu. Jest, sobie stoi. No i co? I bierzemy sobie tutaj autofarmę. No to wszystko po komecie. Jakby ja mam tych komet 234. I ja po prostu stawiam sobie te pety na kometę i SZW i... No i na kolejny świat. To nic większego. Właśnie zniszczyła się kometa i mamy dostęp do kolejnego świata. Pire, safire, safire, safire. To jest nowa waluta, safire. Szafir. O, no może lepiej brzmi szafir. Powiedzmy, że szafir. Tutaj droga gdzieś prowadzi. Aha, prowadzi do Niko. O, relik. Tutaj. Dziękuję za relika. O, czy ja mogę? Mogę, o. Ale możemy już dojść do kolejnej krainy. W międzyczasie mówię, jedna kometa wystarczy. Tutaj będą pewnie 2 komety do otworzenia, ale mamy takie coś jak monety. To może nie, to może nie, to zobaczymy. I właśnie, mówię, wejdę po tej drabinie, a tu relik się chowa, no i pięknie, no i to mi się podoba, jak się takie reliki chowają. Okej, widzowie, doszedłem do świata, gdzie, no, nie wiem, co jest, jest to 87 świat. Toys and Blocks. Brakuje nam jeszcze 12 światów do końca. Oczywiście ja to zrobię, ale mamy lucky blocki i to też zrobię. To też zrobimy sobie na spokojnie. Wchodzimy do Lucky Bloczków. Use TNT. I okej, no możemy rozwalać Lucky Bloki. Super, cieszę się. Coś więcej? O, jest jakaś tablica, mówię. Mamy 15 minut tutaj i... Reach for Brock Lucky Block. Czyli jakby zniszczymy sobie Lucky Bloki, to dostajemy czarnego Lucky Bloka, ale musimy zrobić goal tych Lucky Bloków.
Będzie to całkiem ciężkie, ja tego raczej nie zrobię teraz. I myślę, że to nie jest, że co jeden dzień się to robi, no mam nadzieję, że nie. No to jest raczej niemożliwe, no chyba żeby jakiś rainbow się zaspełnił, ale nie chcę nic sugerować, raczej się nie zaspełni oczywiście. Nie, ja to widzowie sobie zostawiam, no to... To ja idę stąd sobie. Jak będę miał lepsze pojęcie, to tu przyjdę, porozwalam sobie. No na razie mam taki sposób, że nic nie zrobię, no nic nie zrobię. Okej, widzę, właśnie doszedłem do nowego crate'a, jak widzicie, mam 99 tych coinów. O, i mamy pet speeda, bardzo się to przyda, oczywiście. Tutaj mamy shiny relika, oczywiście sobie go zbierzemy. Mamy free enchanty, wow, i nawet fajny enchant nam poleciał, koń z czwórka, nie jest najgorzej. I mamy tutaj buffy z... bananem. Banana, unana. Dobra, idziemy do kolejny świat. Nie ma tutaj siedzieć i farmić, no. No myślę, że tak. I co tutaj mamy? Mamy tutaj świat pełen zabawy. No nie wiem, co to jest. To samo. To jest jakiś park rozrywki, bym powiedział. I jesteśmy na krainie 89, zaraz będzie 90 i zostanie nam 9 do końca. Właśnie zostało nam 10. Pamiętacie, jak zaczynałem? No stąd zaczynaliśmy, no proszę, no stąd i jestem na 89, no muszę to szybko przejść wszystko. Jeśli jeszcze to jesteście oczywiście, to zagłosujcie w ankiecie sobie, czy mamy robić filmy, czy mam robić filmy codziennie i tylko w poniedziałki, środy i piątki będą dopracowane, czy mam robić filmy codziennie bez dopracowania, czy, no nie wiem, czy w ogóle robić tylko co poniedziałki, środy i piątki. Biril, poczekaj się, Biril przyszedł, no nie, ale dostałem taki klucz. I właśnie, filmy będą co, jak zagłosujecie, to by to było 17, nie o 16:30, to też warto zaznaczyć, zaznaczę to w filmie jutro. Jeśli tu oczywiście jesteście, jak was nie ma, no to i tak to usłyszycie, i tak, także... Ale dostaliśmy secret key, uper. To jest chyba więcej warte, uper, ja. Teradowny. Trzeba znaleźć. Dobra, także kometka oczywiście tutaj musi być odpalona, gdzie ona jest? I przechodzimy do kolejnego świata. Okej, doszedłem do powiatu, gdzie są po prostu drugie łowienie. Jakby, że jest kolejne łowienie i jestem w niebie. Tak mi się wydaje, że jestem na chmurkach. To zaraz to się okaże. Jesteśmy na 93 wyspie. O, i widzę shiny relika tego kolejnego, także no, jeśli chcecie odcinek z shiny reliku, gdzie są, no to wiecie co robić. Nie wiem ile łapek. Dawno nie było filmu, także no może, no nie wiem. Jak wbijecie tutaj 20 łapek, to zrobię wam odcinek z shiny reliku. Wszystkich na mapie, wszystkich. Wiesz, tylko i... Nie, tylko te, co doszły w aktualizacji, ale wszystkich. Okej, widzowie, teraz będę odblokował Ukrainę 99, czyli ostatnią, jaka może tutaj być. Także teraz zostawcie łapkę w górę i subika, a ja to zrobię, no w końcu. Ostatnia prawdopodobnie kometa w tym odcinku. Ostatnie odblokowanie świata w tym odcinku. I w końcu wszystkie nowości oraz rebirth. Po 1,5 godziny grania w tą grę. Nie, no serio, tyle grałem, bo miałem no, dużo przerw. Ostatnia kometa się niszczy. I uwaga. Zniszczyła się. Możemy przejść na kolejny, ostatni świat. Jesteśmy na ostatnim świecie. I witam Fajfaka oczywiście. A tutaj, za tym światem jest rakieta. Czekamy na odpalenie rakiety, która doprowadzi nas do kolejnych 99 światów. Mamy odblokowane wszystkie 99 światów. Teraz zobaczymy sobie wszystkie nowości. Okej, w takim razie musimy zobaczyć sobie oczywiście nowe achievementy, jakie są. Tu. Brick 250
piniat i dostajemy za wszystko large tabs. To jest chyba giga OP. Mamy jeszcze achievementy nowe. O, te! Use the magic machine 100 razy. Dwa magic ormy. Później dostajemy XP charma, TNT charma i overworld charma, jak użyjemy razem 450 razy. O, i z tego co widzę jest jeszcze jeden achievement, czyli 3 achievementy, dostajemy 25 mini chestów za rozbicie 5550 balonów. Także zaraz to zobaczymy i co? Możemy przechodzić do wszystkich zmian w tym evencie. Na początku znajdziemy sobie balony, które latają nad naszymi głowami prawdopodobnie, tylko nie wiem, gdzie one się tak właściwie znajdują. Totalnie nie wiem. I nie wiem też, gdzie znajduje się takie coś jak fuel. Nie wiem, co to jest, na razie nie. Jakby wiem, że to jest paliwo, ale na razie jeszcze tego nie obczaiłem. Fuel. To było przy Magic Machine. Chciałem wiedzieć dokładnie, o co z tym chodzi. Ta Magic Machine była tak daleko, czy ja ją ominąłem? Nie chciałbym się wracać, ale chyba jej nie ominąłem. No nie ominąłem jej. Craft Items. To jest ciekawe, co to jest? Co to jest? Aha, find, znajdź paliwo w digi-sized albo fishing. Aha, no dobra, to tego sobie dzisiaj nie zrobimy. Zrobimy to sobie na live, także wbijajcie na live'a. Dobra, walić to, robimy rewir w trójkę widzowie. Wy już pewnie wiecie wszystko na temat. Ja robię rewir, bo zrobiłem to. I co dostaniemy? Okej. To już widzieliśmy, to już przeczytaliśmy. Tak, dostaliśmy slingi, 15 basic conjars i 50 tysięcy gemów, to chyba mało. O, dostaliśmy dwie piniaty, 10 komet i 10 go... O, dostaliśmy 5 large gift bagów, party boxy i lucky bloki. Wow, dostaliśmy bundle mixture, bundle enchants i secret key. Dostaliśmy jeszcze bundle toys i bundle flags. Czyli no chyba mi się wydaje, że bardzo, bardzo pięknie jest, że dostaliśmy 398 tokenów indeksowych. Zaraz zobaczymy, co to są te tokeny indeksowe. O, ho, 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 ho. Oj, 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 buf, buf, buf. Jak się zdobywa te tokeny? You don't have token to push. Jak się zdobywa te tokeny? Za każdego zwierzaka się zdobywa token? Czego my jeszcze nie mamy? Nie mamy festive tego. Za każdego zwierzaka chyba jeden token się dostaje, ale czemu? To jest dziwne. Nie mamy jeszcze Dino Cata. Są jeszcze Golden, Rainbow i... Dobra, to wszystko zajmiemy się tym wszystkim na live'ie. Jak widzicie, zrobiliśmy rebirfa, jesteśmy... No jesteśmy biedni tak naprawdę. Ale mamy Lucky Blocki, mamy Secret Keya, mamy górną część Secret Keya, mamy Bundle Mixture, Bundle Flux, Bundle Enchants, Lucky Blocki, Bundle Toysy i co my jeszcze mamy? Party Boxa i piniatę. I otwórzmy sobie 5 Large Gift Bagów, zobaczymy, co nam wyleci z tych 5 Large Gift Bagów. Dostaliśmy Bundle of Mixture, Bundle of Toys dwa razy i dostaliśmy górną część klucza i name taga. Także no musimy sobie oczywiście utworzyć tutaj kluczyk, bo możemy, jest. Mamy dwa kluczyki, okej. I co my jeszcze tutaj mamy? Loadouts? Oho. Ja. I to jest piękne, czy tutaj też, czyli tutaj też mamy loadouts petów?
Nie. Czegoś było loadout, ale nie pamiętam czego. Eliksir. Nie, eliksirów nie. To by nie miało sensu. Nieważne. Okej. Okay. Przechodzimy grę na nowo.